Żeby przygotować nasz omlet potroningowy, musimy przygotować jajka, do tego płatki owsiane, tudzież jęczmienne, gryczane, te, które najbardziej lubisz, suszone owoce, w tym przypadku jagody goji, świeże jabłko, które należy zetrzeć, cynamon, bo wtedy będzie lepszy smak w połączeniu cynamonu z jabłkiem, do tego przydamy się trochę dżemu na wierzch na osłodę i posypiemy to ulubionymi Twoimi orzechami. W pierwszej kolejności rozbijamy jajka, w tym przypadku mamy dwie sztuki, wbijamy do miski. Do tego wsypujemy około 4-5 łyżek wybranych przez nas płatków, w tym przypadku są to płatki owsiane. Do tego łyżkę nasion goi. W międzyczasie musimy przygotować sobie jabłuszko, które jeśli jest małe, może być cała sztuka, jeśli jest większe, połówka nam wystarczy. Ścieramy to na tarce o dużych oczkach, tak zwanej jarzynowej. Do tego wsypujemy szczyptę cynamonu i wszystko mieszamy w jednej misce. Kiedy patelnia jest mocno rozgrzana, możemy wlać naszą masę i rozprowadzić na całej powierzchni. Oczekujemy około kilku minut, placek się ścina i mamy gotowe śniadanie. Przerzucamy placek na talerz i teraz smarujemy go około łyżką ulubionego dżemu. Żeby spowolnić uwalnianie tych węglowodanów, żebyśmy mogli wytrzymać do kolejnego posiłku, który powinien być za około 3 godziny, posypujemy to trochę ulubionymi orzechami. I gotowe.